Szanowni Państwo, 16 grudnia 2016 roku na skutek zablokowania mównicy sejmowej przez posłów klubów opozycyjnych i uniemożliwienia mi prowadzenia obrad podjąłem decyzję o kontynuacji posiedzenia obrad, posiedzenia Sejmu na sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja ta wynika z konstytucyjnych kompetencji marszałka Sejmu dotyczących przewodniczenia obrad, ale także z obowiązków posłów podczas tych obrad. Zostały postawione publicznie pytania i do nich się w tej chwili odniosę. Marszałek Sejmu ma wynikający z konstytucji i regulaminu Sejmu obowiązek takiego przewodniczenia obradom Sejmu, aby nie dopuszczać do wypowiedzi odbiegających od tematu obrad. Wówczas tematem obrad była debata nad głosowania nad budżetem państwa na rok 2017. Dyskusja podczas obrad oraz pytania stawiane podczas głosowań nie mogą być oderwane od meritum sprawy. A tak właśnie zachowywała się grupa posłów. Ich wystąpienia nie dotyczyły ustawy budżetowej, ale innych zagadnień. Posłowie naruszyli tym samym obowiązki wynikające z regulaminu Sejmu. Działania te przyjęły formę demonstracji i okupacji mównicy, uniemożliwiając prowadzenie głosowania. W związku z tym, dla zachowania powagi i porządku na sali posiedzeń, musiałem podjąć kroki zapewniające kontynuację obrad. Zwróciłem się z prośbą na posiedzeniu Konwentu Seniorów do przewodniczących klubów parlamentarnych o umożliwienie prowadzenia obrad w sali plenarnej. Bezskutecznie. Miałem więc dwa rozwiązania. Po pierwsze, poprosić Straż Marszałkowską o przywrócenie porządku, ale uznałem to rozwiązanie za niewskazane. I wybrałem drugie rozwiązanie, zdecydowałem o przeniesieniu posiedzenia do innej sali, aby w ten sposób kontynuować obrady i zabezpieczyć powagę Sejmu. W przeszłości obrady Sejmu odbywały się już w sali kolumnowej. Podejmując tę decyzję, wykonywałem swój konstytucyjny obowiązek przewodniczącemu przewodzenia obrad Sejmu Rzeczypospolitej, obejmujący między innymi wskazanie miejsca tych obrad. Proszę Państwa, Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. We wszystkich głosowaniach przeprowadzonych w sali kolumnowej 16 grudnia 2016 roku brała udział wymagana konstytucyjnie liczba posłów, czyli ponad 230 posłów. Wszyscy posłowie biorący udział w posiedzeniu Sejmu w tym dniu zostali poinformowani o kontynuacji obrad w sali kolumnowej SMS-ami jako w informacji SMS-owej oraz poprzez komunikat wyświetlany na sali plenarnej w Sejmie, na ekranach. Każdy z posłów mógł wejść do sali kolumnowej jej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu. Na posiedzeniu Sejmu w tym dniu dziennikarze mieli możliwość obserwowania oraz rejestrowania obrad przy wejściu głównym, przed wejściem głównym do sali kolumnowej. Zapewniony był także przekaz przez kamery sejmowe i transmisja internetowa bezpośrednia. Nie było więc naruszenia jawności obrad, gdyż każda ich część była transmitowana i jest możliwa do odtworzenia. W odniesieniu do głosowań przeprowadzonych w sali kolumnowej, z uwagi na warunki techniczno-organizacyjne tam istniejące, podjąłem decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki zgodnie z regulaminem i obliczanie głosów przez posłów sekretarzy. Ogłaszałem wyniki głosowania na podstawie przedstawionych protokołów. Uznać zatem należy, że głosowania przeprowadzone zostały w sposób zgodny z artykułem 188 ust. 3 regulaminu Sejmu. 33. posiedzenie Sejmu zostało zakończone, a ustawa budżetowa została uchwalona. Proszę Państwa, konkluzja jest jednoznaczna. Kontynuacja w dniu 16 grudnia 2016 roku posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej była w pełni zgodna z konstytucją i regulaminem Sejmu. Dziękuję bardzo.